Hej, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Nasze miasteczko się tutaj nieźle rozrasta, a dzisiaj czeka nas jeszcze dalsza rozbudowa. Postaram się troszeczkę tutaj pobudować, ale też tak myślałem, że można by przejść na to coś, na ten taki półwysep. Robić jakieś tutaj mosty, na przykład z tego skrzyżowania, gdzieś, może z tej takiej odosobnionej części, gdzieś tutaj. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale chciałbym właśnie zacząć od, od tego miejsca. Więc bez jakiegoś tam przedłużania, po prostu zacznijmy. I tutaj nic wielkiego się tak naprawdę nie zmieści, to znaczy szczególnie w tym miejscu, bo tu jest tak dosyć wąsko. Może tam dalej coś większego, ale przy tej samej górze to raczej będzie taki pojedynczy pasek i też nie chciałbym go może robić z tej szerokiej drogi, tylko właśnie z czegoś takiego mniejszego, takiego bardziej pasującego do takiego miasteczka i Pokażcie mi to tutaj stąd z przyciąganiem gdzieś z którejś tej kropki bym sobie wyszedł, żeby potem ewentualnie ta droga w środku była jakoś równoległa do tej drogi krajowej. No i chyba nic lepszego nie zrobię niż po prostu w tym stylu droga. A tutaj to by trzeba zrobić chyba pod jakimś kątem. Powiedzmy, że coś takiego, jakiś taki zjazd. To sobie oczywiście wyburzę, żeby tam gdzieś w górę nie szło. I Teraz można by zrobić tak naprawdę coś takiego, że w ogóle tą ścieżkę y, bym podłączył do tego. Właśnie to może będzie miało większy sens. No bo gdzie tam iść na tą drogę główną? Bez sensu. Y, z tego cmentarza raczej byśmy sobie zrobili przejście po prostu w to miejsce. Może ja to w ogóle wyburzę, będzie prościej. Y, I zrobię jeszcze raz tak, jak, y, tak jak dokładnie to chcę. Y, to jest betonowa ścieżka. Weźmy sobie, wyjedźmy jakoś stąd, tutaj i do tego miejsca. Dobra. Y, Weźmy jeszcze troszeczkę tych drzewek, gdzieś tak dotąd, no dotąd, gdzie będą te mieszkania, te kolejne domki, coś w tym stylu. Poprowadźmy tu jakąś rurę, tylko że rurę główną to ja bym chciał raczej mieć pod drogą główną. Niech ta rura sobie idzie gdzieś w tamtą stronę, tylko też nie za daleko, bo właśnie nie chcemy się łączyć może z tamtą siecią. Niech to, niech to, mimo wszystko zostanie takie niezależne i tu jeszcze na wszelki wypadek jakąś rurę dałbym pod tą drogą. Tak, i tak, ok. W takim razie postawmy sobie przed samym wjazdem na tą część jakieś, może strefy handlowe? Tak, coś takiego pojedynczego może być, ale poza tym to całość tego. Chciałbym mieć w mieszkaniach, tutaj po tej stronie też cały ten pasek, i po drugiej stronie też. A teraz będzie zabawa, jak zrobić te strefy na tym nierównym terenie, chociaż też za dużo tutaj kombinowania nie będzie. Po prostu troszeczkę mniejsze w niektórych miejscach, tu może na dwie kratki, jakoś to się tam wyrówna. Tu jakiś taki mniejszy domek, coś takiego, i tutaj nawet coś większego może być. Dobra, czyli tak by to mogło wyglądać, tylko że oni mi się za bardzo tu jeszcze nie chcą budować halo dobra zar zaraz się zaczną mam nadzieję zaraz zacznie się budować a ja w tym czasie pomyślałbym co tutaj dalej można jeszcze zrobić z tą siatką zapewne trzeba by ją wyprowadzić jakoś jakoś tak w tym miejscu no tylko właśnie ta, te drogi niestety zbyt dobrze nie wyglądają z tymi kratkami ale też no właśnie kratki nie są takie ważne w momencie jak się buduje domki to nie jest aż tak ważne. Można by chyba nawet. O, jak się wiedzie jedną kratką na drugą, to wtedy to ładniej nawet wygląda. Tylko, że nieładnie wygląda to, jak to wygląda, czyli cała ta nierówność. To jednak bym wolał do wysokości obiektu tego i wszystko to raczej utrzymać takie równe i nawet te kratki jakoś się tutaj sympatycznie połączyły. Pojedźmy sobie z tym jeszcze dalej i dalej. Tej druszki to ja bym nie chciał. Tu po prostu ma być takie rozgałęzienie. Prądu nie macie. Aha, dobra, 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 już, już, już. Proszę bardzo, już powinien tam prąd przeskoczyć. Tak niech będzie. I teraz, czy ja chcę mieć jeszcze tutaj jakiś kolejny wjazd? To znaczy, gdzieś by się chyba przydał. Może niekoniecznie akurat w tym miejscu, ale gdzieś tutaj kawałek dalej, coś jednak wypadałoby mieć. Jakiś wjazd, może w tym miejscu czy na tym zakręcie? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tylko wcześniej jeszcze myślę o tym, żeby tu na przykład sobie skręcić z tym, tylko żeby z tym skręcić, to ja bym tu zrobił o coś takiego 10 na 10 i teraz, żeby ta przekątna mi ładnie tu wyszła pod kątem 45 stopni. To możemy wyburzyć, tak, tak, tak. To byśmy sobie połączyli, i mamy dosyć fajną drogę. Która z jakiegoś powodu ma zepsute kratki od razu. Także może ja sobie to dotąd wyburzę i teraz poprowadzę dalej. No i pięknie, i tak można budować dalej. Stąd byśmy sobie wyszli na 10, po to, żeby to na przykład z tym jakoś. Hmm. O to może tam iść, ale to z tym. To z tym można by nawet na jakimś łuku chyba połączyć. O, coś takiego, tego nauku nie połączymy, ale to nie musi być, nie, 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 to jak najbardziej może być właśnie takie nieregularne. A ten kolejny wjazd na to osiedle, na tą część tego miasteczka, to mógłbym zrobić gdzieś na przykład... Gdzieś na przykład tutaj... No może być, może być, okej, okay. coś takiego. Oczywiście, jeszcze trzeba dalej te rury jakoś tutaj poprowadzić. W tą stronę tu sobie wyjedziemy, tędy, tędy i gdzieś tam. Jeszcze trzeba by pomyśleć, zanim też tak dużo tego wszystkiego porobię, o jakimś może przystanku w tej okolicy. No, bo tam dojeżdża do centrum. Ok, fajnie. I tutaj dojeżdża do centrum ten autobus i można się przeciąć na jakąś lokalną linię, ale już w tym miejscu. No, to nie mamy tej lokalnej linii i wątpię, żeby ona w ogóle tutaj. Gdzieś dojeżdżała, raczej nie. Raczej właśnie ci już będą bez takiego lokalnego autobusu, więc trzeba by im zrobić jakiś autobusik, na przykład w tym miejscu, takie dwa przystanki, żeby sobie mogli na przykład wysiąść i podejść, podejść już pieszo gdzieś tam w stronę swojego domku. Mam tylko nadzieję, że tu się jakieś super wielkie korki nie porobią. Ale też nie mamy za dużo, ile tam było tych autobusów 10, poza tym one są takie malutkie. Ten się jeszcze nie zatrzymał, może później będą wiedziały. Czy one zjeżdżają na pobocze? Zobaczymy, zobaczymy, bo to w sumie ciekawe. A jak nie to jeszcze coś się pokombinuje, żeby te korki się tutaj nie robiły. W tym miejscu myślę, że można by jeszcze jedną podstawówkę wstawić, to jednak lepiej, żeby oni mieli blisko takie rzeczy swojego miejsca zamieszkania, żeby potem nie było tych problemów, że brak wykształconych, brak wykształconych. Będą mi tylko krzyczeć o to, także że od razu zróbmy jakąś podstawóweczkę. tutaj wszędzie mieszkanka tu coś powiedzmy na dwie krateczki niech będzie tu też można dać mieszkania tą strefę wyburzyłem po to żeby tu dać jednak jakiś sklepik na tych takich troszeczkę mniejszych krateczkach tu byśmy mogli też uzupełnić żeby jednak na tym wjeździe było tego troszkę więcej tutaj przy wjeździe też o dobra Zjeżdżają, zjeżdżają, tak, czyli nie będą blokować ruchu w razie czego. Pięknie. A pokażcie mi jeszcze, skoro już jesteśmy przy tym, jak tam sytuacja, szczegóły dotyczące linii. 2020 20, 3, 14 jest dobrze. Niektóre jeżdżą pełne, niektóre puste, niektóre tak pół na pół, także myślę, że taka ilość tych autobusików jak na razie wystarczy. Na czym skończyłem? Szkoła, strefy. Sklepy. Okej, okay, dobrze. Tak, na sklepach skończyłem. Także sklepów jeszcze więcej, na przykład przy tej drodze tutaj przez środek. Jeszcze jakieś na przykład małe sklepiki, można by dać w okolicach szkoły. Małe sklepiki w okolicach szkoły, chyba że tu w ogóle taki taki plac, taki plac targowy, żeby były właśnie sklepy wszędzie. Tak, ten środeczek. To może być dobry pomysł taki. No nie wiem, no rydeczek, taki plac po prostu, taki po prostu plac y, handlowy, tylko że czy tu nie będzie za dużo tych sklepów? Mam nadzieję. No fajnie by było, jakby one się takie malutkie tu budowały. Y, także, skoro jest mnóstwo sklepów, to trzeba jeszcze więcej, jeszcze więcej mieszkań i to na pewno. Y, I nie przesadzać z tymi sklepami już w innych miejscach. Y, w tym miejscu też, y, mimo wszystko, zrobiłbym sobie jeszcze jakieś mieszkania. Y, tu się kratki porobiły. Czy nie może być przystanku bez kratek? No coś to głupieje ale halo, halo, halo. ok, okej, może być przystanek bez kratek, no to, to, to niech będzie przystanek bez kratek, będzie dużo lepiej. Tu jeszcze jakieś mieszkania, tu jeszcze jakieś mieszkania. Ścieżki chyba nie trzeba stąd robić, nie, tu już jest kawałeczek dalej, ale widziałem, że jest jakiś problem ze ściekami, no, nieprzyjemna sytuacja, nieprzyjemna sytuacja. Co my robimy z tymi ściekami? Wylewamy je tutaj do ziemi, także ja bym dostawił jeszcze jeden taki punkcik tego i powinno być dobrze, bo to raczej nie był problem z prądem czy coś, że, że to nie działało. Nie, to był po prostu problem z brakiem tego. Także mam nadzieję, że zaraz to się jakoś poprawi, wróci do normy. E, Okej, okay, dobrze. E, co teraz e, jeszcze na tej drodze chciałbym mieć jakieś takie przejazdy, żeby też to nie było takie super długie bez żadnych przejazdów. E, raczej chciałbym co jakiś czas je robić. E, tu możemy jeszcze taki przejazd zrobić dalej, tutaj nawet nawet gdzieś na tym prze przejeździe moglibyśmy jeszcze wyjechać kawałek w tą stronę. Troszeczkę mniejsze te strefy, tak. Nie musi być to takie wielkie. To sobie wybórzmy, i tu by się jeszcze pomieściły wtedy jakieś domki. Gdzieś tak, dotąd całe to, całe to. Co ja będę oszczędzać, zaznaczę sobie to tak w ten sposób. I tu wszędzie chcemy, żeby ci ludzie się nam wprowadzali. W ogóle zaraz będę musiał jeszcze powiększyć tą strefę, żebym w ogóle widział, ile tu jest mieszkańców w tym naszym miasteczku. No pokażcie mi, jak ja to zaznaczyłem. No właśnie, ja to w ten sposób zaznaczyłem, a to jest jeszcze nasze, to należy do nas. Cały ten półwysep tutaj też będzie w miasteczku, i to miasteczko no, powinno się ciągnąć tak naprawdę gdzieś, gdzieś dotąd. Nie mówię, że po tej stronie, tu nie wiem, czy będę coś budować, ale w tych okolicach to ja właśnie chciałbym takie miasteczko mieć. Po tej stronie raczej nie, tutaj nie. To jest do zastanowienia się, co z tym zrobimy. Także teraz uwaga, uwaga, chciałbym zobaczyć, ile was tutaj jest. 3400. 3400, no okej. Okay. Może nie jakoś super dużo, ale też przypominam, że jednak buduje samymi domkami. Nie ma tu żadnych wieżowców. Jakby były wieżowce, to pewnie szybciej by to, szybciej by ci się szybciej by się ci ludzie wprowadzali. A bez wieżowców, no to jednak trwa to troszeczkę dłużej. Stąd jeszcze myślę, że jakieś krateczki dałoby się wyprowadzić. Gdzieś tak tędy, tędy, tylko że to mi za bardzo nie wyszło, więc to sobie wybuszmy. Tutaj, 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 tutaj. Czy ja chcę to przeprowadzać dalej? No niech będzie, niech będzie to tak przeprowadzone. W środku zrobilibyśmy sobie jeszcze jakąś drogę, żeby jak najbardziej różnorodna ta siateczka, mimo wszystko była, yy, mimo tego, że robię ją równą, to jednak żeby była różnorodna, yy, tak, 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 to wszystko bym sobie ze sobą połączył. Jeszcze będzie trzeba jakoś to zapełnić, ale to zaraz zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi o tą wodę, to jeszcze tutaj, tutaj, tutaj dotąd to jakoś dalej w tą stronę. Tu się możemy podłączyć, żeby było więcej tych połączeń. Tak, 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 tak. Jak tam sklepy żyją? Żyją sklepy, są pracownicy, są pracownicy, dobrze. Nawet aż tak bardzo wykształconych tutaj w tych sklepach jeszcze nie potrzebują, więc akurat będzie OK. Co tu zrobimy ze strefą mieszkalną? Chyba po prostu wszędzie. Całość. Całość tutaj, może tutaj będziemy bardziej uważać, zrobimy sobie coś takiego. W tym miejscu, to jest do zamalowania, tak, tu może na trzy kratki, może fragmencik na cztery, Ok, ale też nie za dużo tego. No i coś bym tu zrobił, żeby oni mi się w ogóle jakoś chętniej wprowadzali, to może być dobry pomysł. Tylko, czy ja chcę teraz budować jakiś taki. Hmm, to mógłby być dobry pomysł. Jakiś taki park ręcznie budowany. Tylko pytanie teraz, gdzie ja mógłbym go zrobić? Tu niby by się zmieścił. I to mógłby być dobry pomysł. Tylko, że on będzie dosyć daleko od mieszkańców. Ale załóżmy, że to i tak będzie dobry pomysł mieć tu taki park. No sobie przejdą przez ulicę do parku. Nie muszą go mieć prosto przy domu. Prosto przy domu to mogą dostać jakiś zwykły, niezbyt skomplikowany park, ewentualnie jakieś boisko na przykład, albo tego, wycieczki balonem cheer... creepera. creepera, nie wiem, e, okej, okay. czy coś takiego, nie, to też chyba nie. To nie, jakieś, może korty tenisowe, one są za duże. Korty tenisowe są za duże. Dajmy zwykłe boisko, po prostu. Yy, zwykłe boisko, tylko że ono się tak jakoś yy, dziwnie obraca. Okej, okay, w tym miejscu jesteście szczęśliwi, jesteście. No, okej, okay. będziecie mieć takie boisko, yy, niezwiązane z jakąś tam szkołą, czy coś po prostu. Zwykłe takie boisko yy, na, no, w miasteczku. Chyba, że jakąś szkołę w okolicy? Nie, nie trzeba. Wystarczy już i tak za dużo. Trzy podstawówki na taką dzielnicę. Ile oni mieli? 4000 to w sumie. No nie, i tak nie wszyscy chodzą do tej podstawówki. Tu jest 300. Tu jest 200 coś, a w tej nowej 280. Yy, także chyba, chyba to już byłoby zbędne. I w ogóle tu pewnie będzie trzeba zrobić jakąś lokalną, ale taką lokalną już. Hmm. Nie no, chyba będzie trzeba. To się robi serio duże. To się robi serio duże i będzie trzeba zrobić połączenie autobusowe z tamtym. I nie mamy prądu, super. Yy, te cztery panele słoneczne to widzę, że jest za mało, także ja bym skopiował sobie je. I teraz uwaga, uwaga, ekolodzy, patrzcie się. Bierzemy czystą energię i wycinamy drzewa. Super. E, tak, e, tak, 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 tak. E, co dalej, co dalej? E, tu byśmy się zmieścili jeszcze z jakąś drogą. Chyba nie będę na siłę tego wciskał. Tutaj się da jakiś las, po prostu. E, tu będzie las. E, z tym możemy jeszcze kawałek podjechać. Gdzieś tak dotąd, ale też już bez przesady. E, to byłaby ostatnia taka szeroka strefa. A w tym miejscu, to trzeba by wyjść jakąś może inną drogą. Gdzieś tak w tą stronę, i na przykład już bez jakichś dodatkowych połączeń, tylko zwykła taka droga, która się tu będzie jeszcze w pewnych miejscach rozgałęziała, i jakieś ostatnie domki tam przy tym by były. Też, żeby nie mieli jakoś strasznie daleko do sklepów, to może jakieś pojedyncze sklepy też bym tu porobił. W tej okolicy, ale jednak takie centrum handlowe to byłoby tam, a tu to raczej takie o pojedyncze straganiki, nic, nic szczególnego, może jeszcze. Okej, okay, niech wam będzie, że tego więcej będzie, ale tak to wszystko, wszystko, cała reszta mieszkaniami, domkami małymi, niech się zapełni. Ścieżka, ścieżka, tak się patrzę. W sumie to już jest dosyć blisko do tej strefy fabrycznej. Tu by mogli, jak ktoś by się uparł, to mógłby tam pieszo już chodzić. Tam nawet autobusu nie potrzeba. Możemy im tu pomóc w tym, w tym pierwszym chodzeniu, tam do pracy. Yy, na przykład jakieś ścieżki do tej drogi, stąd, może stąd jeszcze? Tutaj, tutaj, ok. I sobie możecie tam iść, tu gdzieś przejść, i tam na przykład, jak ktoś pracuje, yy, to niech sobie idzie, i jeszcze w takim razie, żeby łatwiej było wejść na tą strefę. To tutaj jakaś też ścieżka do tego miejsca. To dla, dla tych, którzy serię tak chcą, ale myślę, że i tak by się zrobiło jakąś linię autobusową, żeby mogli tam dojeżdżać. Tylko się zastanawiam też, jakby ta linia szła, żeby nie powielać tamtej już dosyć podobnej. Pewnie by jechała i gdzieś w tych okolicach by się kończyła. No niby fajnie byłoby dojechać do centrum, ale teraz dojeżdżać do centrum czymś takim, to to byłaby strasznie podobna linia do tej, która już i tak tutaj jedzie na ten dworzec. A stąd i tak jest metro. Nie wiem, czy w ogóle jest potrzebna linia autobusowa tu. Wystarczy pojechać właśnie tą, przesiąść się na metro. Chociaż jakaś taka krótka linia tu. No nie wiem, jakoś tego nie widzę. Zróbmy może na razie bardziej lokalną linię. Czyli objeżdżającą całe to osiedle. Tylko zanim to zrobię, to zajmijmy się ważniejszymi sprawami, czyli, jednak, może ta woda. Tutaj, tutaj, coś takiego. Weźmy sobie teraz jakiś autobusik, i to by objeżdżało raczej tak naokoło. Chyba, że tu przez środek, tak się zastanawiam, czy to ma być linia okrążająca. W sumie bez znaczenia przecież. To i tak się powinno udać, gdzie my jesteśmy, bo coś mi tu przylagowało. Zróbmy jeden przystanek tu. Później byśmy pojechali na przykład w to miejsce. Objedziemy sobie. Okej, okay, może być w tym miejscu. Tam ci już jak najbardziej dotrą do tego autobusu. Kolejny przystanek gdzieś w tym miejscu. Tu sobie wszystkich pozbieramy. Później, 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 później. No, fajnie byłoby, chyba, tutaj, ale jeszcze bym. Może obsłużył tamtych mieszkańców. Dobra, niech tak będzie. Tutaj przystanek. Później jeszcze gdzieś na przykład na wyjeździe, chociaż na wyjeździe to się korki będą robiły, może bez przesady, wjechalibyśmy sobie do centrum tutaj. Wtedy w centrum już się można przesiąść. Później wjedziemy gdzieś tak na przykład tędy tą dolną drogą. Zrobimy sobie przystaneczek jeszcze jeden tu i zamkniemy linię w tym miejscu. OK. Czyli tu by je zbierali ludzi z tej okolicy, wywozili ich do miasta, ewentualnie tu się gdzieś będzie można przesiąść na tą linię, yy, która jeździ tą główną drogą. Yy, no i tak jeszcze się tutaj zastanawiam no bo fajnie byłoby tu mieć jakiś jeszcze autobusik, może w tamtą stronę. Autobusik w tamtą stronę na przykład gdzieś z tej dzielnicy. Tylko ja to też tak próbuję myśleć. No załóżmy, że ktoś mieszka tu, w tej okolicy i chce dojeżdżać tam do pracy. Czy miałby się przesiadać, dojeżdżać na tą część miasteczka i z tego miasteczka dopiero tam? No, chyba że załóżmy, że ktoś mieszka tu, to on jedzie na metro, a ci gdzieś z tej okolicy tam jeżdżą. I żeby jeszcze to usprawnić, to zamiast tej ścieżki, ja bym tu zrobił kolejny wjazd. Pod jakimś takim ładnym kątem, żeby nic nie zniszczyć, ale i tak się coś zniszczy, no trudno. I oczywiście się kratki na głównej drodze dodały, i na tej też tego raczej nie potrzebujemy. No i byśmy zrobili coś takiego, że tutaj, w tym miejscu, chciałbym zrobić nową linię w tym samym miejscu, to może później, najpierw stąd zacznijmy, będzie prościej. Przystanki, no właśnie, gdzieś w okolicy tego metra, nawet nie za dużo tych przystanków jeden taki, wjechalibyśmy sobie właśnie tu. I byśmy zawrócili tak naprawdę od razu. Jeden przystanek przesiadkowy z tej końcówki będzie się dało dojechać na fabryki. Tutaj też pod tym metrem. No i to by trzeba jakoś zamknąć, i ta linia sobie już tu zawróci. A ja bym wolał, żeby ona jakoś. Hmm, tu tak naprawdę nie ma gdzie sensownie zawrócić. Chyba że. Byśmy przesunęli na przykład ten przystanek kawałeczek dalej tu. Okej, okay, tu można wsiadać wtedy. Dobrze, niech tak będzie, żeby jakoś tam sensownie zawracali. Mam też nadzieję, że te autobusy się jakoś nie pokorkują z tymi fabrykami, z tymi no, z tymi ciężarówkami, ale teraz nawet ich za dużo nie ma, także może jakoś to będzie działać. No dobrze, także dojazd jakiś będzie. Weźmy teraz jeszcze pouzupełniajmy. Tylko wyszedłem z tego widoku autobusowego, bo po co mi widok autobusowy w momencie sadzenia lasu? Wstawmy sobie tutaj te drzewka wszędzie w tych pustych miejscach, po prostu coś takiego. Po tej stronie, tutaj, tutaj gdzieś, niech uzupełnią te puste miejsca między tymi domkami, tak samo w tym miejscu. Tu coś może jeszcze dalej, tędy i tam jeszcze coś z tyłu, ależ dużo tych drzew dosadzam. Trudno, takie, takie ma być moje miasto z dużą ilością drzew. Czyli tu mieszkają w lesie. Autobusy są las są, i teraz bym zajął się tym jakimś takim parkiem. Parkiem bym się zajął, który byłby tu, czyli jeśli tu bym chciał mieć park. To pewnie trzeba by zrobić do niego jakieś fajne dojście. Tu się pewnie jakąś kładkę zrobić, coś takiego, ale najpierw zobaczmy, jakby ten park w ogóle wyglądał. To by było coś takiego. Może być nawet takie okrągłe, fajne fajne, może być. Może być, tylko w takim razie zrobiłbym może jakiś wjazd do tego parku. Tak, bo ktoś może na przykład sobie samochodem podjechać, nawet gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam z miasta na urlop czy coś, albo po prostu jest słoneczny dzień, przyjeżdża tutaj do takiego parku. Także zrobiłbym taką drogę z jakimś parkingiem, żeby w razie czego dało się zaparkować, jak ktoś by właśnie no, przyjechał do tego parku. Nie za dużo, nie za dużo, bo to też raczej tłumów się tutaj byśmy nie spodziewali. To nie jest jakaś atrakcja Turystyczna, tylko raczej miejsce dla mieszkańców, to sobie przesuńmy. To sobie kawałeczek, tutaj przesuńmy. I po tej stronie jakiś taki jeszcze jeden parking. Tą drogę wtedy można by skrócić. Po drugiej stronie zaraz zobaczymy, co z parkingami. Tylko że ważniejsze niż parking, to będzie ta brama. I możemy tu zrobić. Możemy tu zrobić nawet taką porządną bramę, ewentualnie małą bramę główną parku. Okej, okay, myślę, że takie coś będzie tutaj fajne, bo często używałem tych takich niewidzialnych bram, czy to city park, ale tu jest taki no osobny park. Tam to bardziej chciałem po, no, schować te parki, nie pochować, schować te parki gdzieś w mieście, żeby za bardzo ich nie było widać, a tu jest taki no celowo zrobiony park Zobaczmy, czy tu by mi się jeszcze te parkingi pomieściły. Yy, powinny się zmieścić, tak, przy tej bramie. Jeden tutaj, drugi sobie postawmy w tym miejscu, i tego byśmy jakoś przesunęli. Na przykład yy, do tego miejsca. Super, no, czyli jest gdzie zaparkować. Yy, jeszcze może, żeby sobie coś kupić przy okazji, jak już są, proszę bardzo. Jakieś na przykład takie sklepiki po tej stronie. Yy, no, i byśmy tutaj weszli do środka. I tak się zastanawiam, czy tu jakiegoś po prostu ronda nie zrobić. Parkowego ronda, oczywiście, żeby nie było. Parkowe rondo, tylko czy mocna ronda. Czy mocna ronda ma ścieżki? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Dobra, w takim razie ja tu się sam będę tym bawił. Zrobimy sobie. Gdzie są te ścieżki? Tutaj zrobimy sobie kawałeczek prosto. Bez drzewek, może bez drzewek. Tą drogę. Kawałeczek tak, tu, nawet chyba troszkę za daleko to byśmy sobie troszeczkę cofnęli. I teraz standardowa metoda robienia rond. Ile? 7 na 7? Duże. 5 na 5. 5 na 5, jak już coś. Z każdej strony. Ok. Może być, może być. Od tego jeszcze bym na przykład odszedł kawałeczek. Tylko pod jakimś takim bardziej. Weźmy, tym to zrób. Pod jakimś takim bardziej losowym kątem i zrobiłbym może jeszcze jedno takie rondo, tylko dużo mniejsze. 2 na 2 i tak będzie dosyć spore, ale niech będzie. Dwa na 2 Coś takiego. I można by jeszcze na przykład jedno rondo, tylko znowu tym trybem. Gdzieś tak tu, tylko teraz to już to rondo by musiało być chyba 1 na 1. Czy takie rondo mi w ogóle wyjdzie? Hmm. 1. Tu może być ciężko, jakbym coś takiego chciał zrobić. Jeden. 1 na 2 wychodzi. Hmm. Chyba, że to by zrobić 3x3, 3, a tutaj takie 2, no chyba tak to będzie trzeba rozwiązać. Jeśli chcę robić takie połączone coraz mniejsze ronda, to tu będzie trzeba zrobić, czy 3 wyjdzie, wyjdzie, 3, ok, 3 Na 3 wtedy też nie będzie jakieś takie super małe w porównaniu do tamtego, 3 na 3 ok, i z tego miejsca by się zrobiło wtedy 2 na 2 Kawałeczek tutaj dalej, sobie wyjedziemy w ten sposób. I teraz dopiero tutaj 2 na 2 Okej. Okay. I dwa na dwa. Okej. Okay. Yy, także takie 3 te. I jeszcze bym zrobił w takim razie może boczną bramę parku, yy, którą sobie postawię tymczasowo w to miejsce, a docelowo to ja bym ją chciał mieć tutaj na końcu, yy, żeby się wchodziło jakoś na końcu tej drogi. I wtedy można by to połączyć yy, ścieżką z tym punktem. Z tym punktem. Znaczy ten kąt mi się troszeczkę nie podoba, ja bym bardziej wolał to w ten sposób, ale w ten sposób to nie wyjdzie. Hmm. No, może być niby. Chyba, że nie robimy tego wejścia tu. Nie robimy tego wejścia, wiecie co? Lepiej będzie bez chyba. O. W ten sposób. Niech będą po prostu takie trzy ronda w tym stylu. I teraz, żeby ten park w ogóle miał jakiś sens, no to będzie trzeba podostawiać jakieś fajne rzeczy. Ja bym porobił na przykład takie altanki. Dosyć dużo altanek. Tak, to ma być miejsce, gdzie się przyjeżdża i jest w razie czego, gdzie sobie usiąść i coś zjeść. Także naokoło tego ronda porobiłbym altanki. Po tej stronie... Tak, tak, tak... Zastanawiam, jak tutaj je wcisnąć. Dobra, niech będą jeszcze takie dwie, jak to wygląda. Bo chciałbym, żeby one były w miarę w równych odstępach. To w takim razie, tom bym kawałeczek przesunął. Yy, tom bym kawałeczek przesunął. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tom bym kawałeczek przesunął. Yy, tom kawałeczek przesunę, i jakoś to się tu wszystko powinno ładnie teraz. Rozłożyć, no powiedzmy, yy, ale żeby nie było, że wszędzie robię takie same. Specjalnie ja tak zrobiłem. Specjalnie tak zrobiłem, żeby przy tym rondzie teraz były w tym kolorze altanki coś takiego, a przy tym rondzie znowu w tamtym kolorze. Yy, tylko obszar parkowy. Hmm. Dobra, nie, nie będzie może idealnie okrągły ten park. W sumie i tak nie musi. Może być troszkę bardziej o. W sumie będzie okrągły. <laughs> będzie okrągły, po prostu z każdej strony go tak powiększe, dobra, bardziej tutaj muszę, bo potem mi jest to potrzebne tak naprawdę, a tam też niech się to troszeczkę rozchodzi, dobra, yy, coś takiego i teraz te altanki w tym kolorze tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok, coś takiego. Czyli będzie na pewno gdzie usiąść. Yy, molo parkowe, właśnie, właśnie, właśnie. Czy to jest taki pierwszy park, który tak serio buduje i mamy przy nim naturalną wodę? Czy gdzieś jeszcze, może w zoo coś takiego? Nie, w ZO chyba nie. Chyba jeszcze nie było takiego parku. Nie wiem, mogło coś być. To możecie mi przypomnieć, jak, jak bardziej pamiętacie, co było na tej serii od początku, jak ktoś na przykład dopiero co nadrabiał yy, i pamięta jeszcze wszystkie odcinki. Yy, ale no nie wiem, czy takie... Czy na tej serii robiłem już takie mola parkowe, molo parkowe? Nie kojarzę coś. Wróćmy do tego. Więcej rzeczy takich wodnych tutaj nie mamy. To znaczy, my nie mamy jeszcze odblokowanej sekcji spinaczkowej parku trampolinowego, ale to nawet by się za bardzo tutaj nam nie przydało. Tutaj mamy to duże, tutaj to małe. Ja bym dołożył może jeszcze jedno takie duże molo parkowe dwa, gdzieś na przykład w tym miejscu. I teraz do tego trzeba zrobić. Do tego trzeba niestety zrobić dojazd. To nawet nie jest to, że tu trzeba, czy ścieżka wystarczy? Nie, ścieżka chyba nie wystarczy. To by było zbyt proste. Ścieżka niestety do takich rzeczy nie wystarcza. A nie, dobra, wystarczyła, super. E, to jak ścieżka wystarcza, to to można jakoś ładnie zrobić. Na jakimś łuku na przykład. I też z tej ścieżki, tak, tak, tak. Tu bym zrobił coś takiego żeby to też udawało jakieś tam powiedzmy fragment ronda, fragment okręgu. Przesuńmy sobie to bardziej tu, wygładźmy jakoś tak, tak, tak. Znaczy wygładźmy. No przesuńmy po prostu bliżej do tego i to by trzeba jakoś podłączyć ładnie teraz do tych rond. Czyli tutaj tu byśmy sobie tak wyszli i to bym chciał jakoś tak może Jakimś takim slalomem puścić też, żeby było ciekawiej. Żeby nie było zbyt prosto. To ma być park, tu się chodzi na spacery, a nie żeby jak najszybciej tam podejść. Także to sobie przesuniemy, to jakoś tak. Może być, może być, podoba mi się. I jeszcze teraz stąd sobie wyjedziemy kawałeczek dalej tu. Jakimś takim też slalomem. Ale to jest kombinowanie. I yy, jakimś slalomem do tego miejsca i oczywiście nam się rondo zepsuło. Super. W sensie nie super, ale no. Ajajaj. Yy, dobra. Będzie? To się nie za bardzo. Dobra, powiedzmy, że tak będzie. Najwyżej jeszcze sobie to potem poza odcinkiem poprawię. Yy, może być, chyba może być. Yy, teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze. Potrzebuję troszeczkę drzew, żeby. Zalepić te wszystkie dziury, dziury, które tutaj powstały. W sumie tutaj miało być w środku troszeczkę tak luźno, ale w tym miejscu były drzewa, co nie? Tu się poburzyły raczej przez tą ścieżkę, także tu bym chciał mieć drzewa. W środku tego aż tak dużo nie musi być, bo w środku to raczej bym wziął jakieś bardziej ozdobne rzeczy, a dużo tu chyba tak naprawdę nie potrzeba. Może zobaczmy na te budynki. Kawiarnię parkową jakąś, może gdzieś na przykład przy samym wejściu, tak, tu sobie można kupić. Nawet dwie bym takie postawił. Tak, że można sobie wchodzisz, kupujesz coś w kawiarence, idziesz sobie gdzieś tam to wypić. Jeśli chodzi o na przykład jakąś toaletę, to może bardziej ją gdzieś tutaj schowamy, w tym miejscu. Jedną, przy tej ścieżce takiej pokręconej jakąś taką drugą toaletę. Co tu jeszcze mamy? Punkt informacyjny to mi raczej niepotrzebne szachy. Jakby wyglądały szachy tutaj w środku? Mogą być, oczywiście, żeby jakoś ten środek tutaj zapełnić. Tylko, że nie podobają mi się te drzewa, które wychodzą z tej szachownicy. Wiecie co? Chyba tej szachownicy tu nie może być. Jeśli już coś, to ona by musiała być tutaj, na przykład, yy, na środku. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Tylko, czy ona mi się teraz trafi, tak żeby była. Idealnie, idealnie chyba nie będzie, chociaż nie wygląda źle. Nie wygląda źle, więc teraz wystarczyłoby troszeczkę jeszcze żwiru dosypać. Tutaj tak pięknie naokoło. Te brzegi sobie jeszcze leciutko wyczyścimy, żeby to jakoś tam za bardzo nie wychodziło. Okej, okay, dobra, coś takiego. Czyli szachownice mamy, w środku będą sobie grali. Jeszcze, jeśli chodzi o jakieś takie inne parkowe rzeczy, to ten plac parkowy może tu by się zmieścił, może on nie ma jakichś takich drzew wystających. On nie ma drzew wystających, właśnie. Właśnie, właśnie. I tutaj on by w takim razie pasował troszeczkę bardziej. Jakoś go tak bym tu umieścił. Naokoło niego to trzeba wylać beton, żeby on jakoś też ładnie tutaj w środeczku wyglądał. Będzie, czy nie będzie? Troszkę tutaj to wystaje, ale to już powiedzmy, że są takie drobiazgi, że może tego nawet za bardzo nie będzie widać. A mamy fajnie ten środeczek wypełniony. Tam są jakieś, aha, w toalecie nie ma wody. Yy, troszeczkę słabo, proszę bardzo. Tu od razu też te wszystkie rzeczy sobie nawodnimy. W całym tym parku niech będzie woda. Yy, no i może coś bym jeszcze znalazł, co by można w tym najmniejszym rondzie wstawić, ale tutaj raczej nic takiego nie zmieszczę, Więc ja bym tu postawił po prostu jakieś te stoiska z żywnością, właśnie, że tutaj na koniec sobie można podejść. I też jeszcze coś kupić. Powiedzmy, że tutaj coś takiego. Jeszcze jakiś taki, na przykład, samochód zaparkowany w tym miejscu. A poza tym to chyba jakieś drzewka jeszcze. Poza tym, jakieś drzewka jeszcze bym tutaj wsadził, może z tej drugiej kategorii. O coś, coś takiego. Jedno takie na środku powinno wystarczyć. A naokoło, na przykład, jakieś takie krzaczki tutaj. Tak, żeby właśnie zielono było, żeby tam raczej mi już do środka nie wchodzili na to rondo. I będzie przyjemnie, dobra. Coś jeszcze w tym parku, no chyba jednak tego lasu bym jeszcze dosadził troszkę, weź mi tutaj z tym prostokątem właśnie. Tutaj coś, żeby troszkę gęściej było. Tu byśmy zostawili raczej tak luźno, to znaczy luźno, w sensie jakieś takie pojedyncze drzewa może bym tu jeszcze powsadzał, nie chciałbym tu tego jakoś super dużo. Bo może jeszcze jakiś taki krzaczek, tutaj, tutaj. No i ten park jakoś już wygląda. Chyba tak naprawdę tak bym go zostawił, więc ją już nie potrzebuję. Jeszcze byśmy zobaczyli, co tu możemy zmienić w przepisach. Kampania reklamowa: tak, rozreklamuj park. Tu chcemy mieć ludzi, żeby z całego miasta przyjeżdżali. Bawmy się, pokaż sztucznych ogni, niech będzie pewnie. Nocne wycieczki. Zapraszamy, tak, w nocy tutaj też fajnie sobie będzie usiąść gdzieś. Recykling odpadów. Dobra. Czy to jest na rezerwat przyrody tylko? Budynki, dobra, rezerwat przyrody. To nie, to to nie jest rezerwat przyrody. Dobrze. I teraz jeszcze chciałem zrobić jakieś przejście, żeby tutaj łatwiej było się dostać do tego, niekoniecznie przechodzić przez tą główną drogę. Także trzeba by zrobić jakiś tunel albo jakąś kładkę. Raczej tunelu w tym miejscu nie chciałbym za bardzo. Jak już coś, no to właśnie jakaś taka ścieżka. Ścieżka dotąd. Tu byśmy sobie wyszli. Na te jakieś 6 metrów, tak na 6 metrów, i to też już bym zrobił w takim stylu pokręconym, żeby już było widać, że, że się idzie do takiego parku. I to gdzieś dotąd. Ok, będzie łagodnie, da się tutaj wejść na spokojnie, da się wejść, tu się tak przejdzie, tędy, tędy, i to jest troszeczkę strome, więc to bym jeszcze troszkę poprawił, czyli ten punkcik. Ile tam jest tych punkcików? Tu jeszcze jest. A ten byśmy przesunęli sobie kawałeczek, yy, ja to wyburzę. Ja to po prostu wyburzę. Tak chyba będzie najlepiej. I teraz stąd tutaj bez przyciągania na powierzchnię. Troszkę ten kąt za bardzo nie pasuje. Dobra, niech ten sklep się wyburzy. Może tak będzie prościej. Niech ten sklep się wyburzy. To sobie damy tak. I teraz z tego miejsca ścieżka. Tutaj. Ok, będzie. Dalej, troszkę stromo. Czy można niżej? Chyba troszeczkę jeszcze niżej można w ogóle tą całość dać. Yy, raz, dwa, tam nie trzeba. Ok, yy, to dajmy troszeczkę. Nie chciałbym, żeby oni zaczepiali, czymkolwiek oni tam wiozą. Pokażcie mi tego. Hmm, zajdźmy sobie, czemu to mi tu nie chce. Ja chcę stąd to oglądać. Ok, no tak na styk. To mi się nie podoba, bo to jest dosyć główna droga. To jest dosyć główna droga i to nie powinno być tak na styk. Tam się jeździ na jakąś strefę fabryczną czy coś, także raczej to bym wolał. O, może tak, właśnie, może tak. Może ten koniec w ogóle trzeba wyburzyć. To przesunąć gdzieś tak dotąd. Troszeczkę tak wygiąć. Okej, okay, tak chyba będzie lepiej. No i teraz się ładnie da wejść może być, może być już, żeby serio też nie przekombinować tego, sklepik się z powrotem tutaj wybudował, także bardzo dobrze jakiś może mniejszy, nie musi być jakiś olbrzym wystarczy tego na dzisiaj tak, czyli rozwinęliśmy sobie już do końca tą całą tutaj strefę yy, powstał park, no i w takim razie w następnym odcinku będzie pewnie to o czym mówiłem na początku, czyli jeszcze sobie przejedziemy jakoś na ten półwysep yy, żeby zakończyć już to miasteczko także teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie jeśli podobał wam się odcinek to pamiętajcie o łapeczce w górę i Słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.